Dzień dobry, Tomasz Hajnowski i Gośnia Telewizji Wałbrzych, posłanka Katarzyna Izabela Brzygłocka, prawdopodobnie znów wybrana na posłankę w Okręgu wobrzyskim. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie poseł, jak się Pani czuje po nocy wyborczej? Jak Pani skomentuje wyniki wyborów? Nim na to pytanie odpowiem, chciałabym podziękować wszystkim Wałbrzyszanom, wszystkim mieszkańcom naszego regionu za głosy oddane na koalicję obywatelską. Głos państwa jest bardzo ważny i bardzo bardzo w imieniu moich kolegów a także swoim państwu dziękuję. Ale dziękuję Państwu za całą kampanię, którą Państwo prowadzili przecież z nami. Za te miejsca na banery, za odbierane wizytówki i odbierane plakaty, odbierane nasze ulotki. Za wszystko, za wszystko Państwu dziękuję. Za rozmowy, za sugestie i za to, że Państwo nas cały czas podtrzymywali na, na duchu. Dziękuję bardzo. Pani poseł, szczęśliwa, zawiedziona? Nie, nie. Generalnie, generalnie to zależy, jak będziemy patrzeć, ale chciałabym wrócić jeszcze do tego pytania, które mi pan zadał. Jaka noc? Noc, bardzo krótka. Noc, bardzo krótka, bo skończyliśmy nasz wieczór wyborczy yy, prawie o godzinie trzeciej, w pół do czwartej w domu, o siódmej pobudka, więc bardzo krótka noc, właściwie tej nocy prawie nie było. Ale cały czas nie wiedzieliśmy, jakie, jakie są wyniki. Cały czas one, zresztą do, do teraz nie spłynęły. Do teraz, je... jak rozmawiamy, tak. Mhm. Tak, jeszcze do teraz, jak rozmawiamy, nie spłynęły jeszcze z wszystkich y, y, komisji. Protokoły nie spłynęły, w związku z tym y, albo nie są jeszcze zliczone i podane przez Państwową Komisję Wyborczą. W związku z tym cały Ale już czas... wiadomo, że w Okręgu Wałbrzyskim wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej najprawdopodobniej, czy znaczy pewne jest niemalże, że największą liczbę głosów zdobył Tomasz Siemoniak. Prawdopodobnie pani jest na drugim miejscu. I jakby nie liczył podziału mandatów w Okręgu Wałbrzyskim pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską, to raczej te dwa mandaty dla koalicji są pewne. Myślę, że trzy mandaty są pewne. Bardzo dobry, z tego co ja wiem, wynik, być może lepszy od mojego, zdobyła Monika Wielichowska i bardzo, bardzo i Tomkowi i Monice gratuluję tych wyników. Ja bym chciała powiedzieć, że my generalnie wygraliśmy z pisem w Wałbrzychu. Wałbrzyszanie pokazali, co jest dla nich najważniejsze, że demokracja, praworządność, w Wałbrzychu zwyciężyła. W Powiecie Wałbrzyskim mamy prawie porównywalne wyniki. Tam niewielki setny, setne procenta jest lepszy pis, no ale poczekamy, bo, bo jeszcze nie wszystkie wyniki zostały wprowadzone i, i zliczone. No i też lepszy wynik Koalicji Obywatelskiej w Świdnicy. W Świdnicy też lepszy wynik Koalicji Obywatelskiej. To bardzo, bardzo, bardzo ważne dla nas. Kandydatka koalicji Agnieszka kołacz prawdopodobnie senatorką. To też niemalże to pewne. To właściwie jest pewne. I tutaj z tego miejsca chciałabym też pogratulować Agnieszce. Świetnego wyniku. Świetnego wyniku. To zasługa też bardzo ciężkiej pracy, jaką pani poseł kołacz w tą kampanię włożyła. Ale także jak jest to wynik... Pracy, którą, którą miała i, i jak pracowała w trakcie y, po prostu pracy poselskiej w zeszłej, w zeszłej kadencji, a właściwie jeszcze w obecnej kadencji, ósmej kadencji y, Sejmu. Ale wynik pani poseł świadczy o tym, że ten sposób czy ten pomysł, żeby z opozycji szedł jeden kandydat absolutnie trafiony. Absolutnie trafiony. Pani poseł będzie senatorem. To Mirosław Lubiński komu zabierał głosy? Kamilowi Zielińskiemu? Tak wygląda na to, że Kamilowi Zielińskiemu, że ten taki fortel, który, który miał być zrobiony, żeby Mirosław Lubiński odbierał głosy Agnieszce Kołacz-Leszczyńskiej się nie uda. Mirosław Lubiński w Okręgu Wobrzyskim zdobył około 10, między 10 a 15% poparcia. No więc właśnie. no I, 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 to, całkiem i wygląda, dobry wynik, to całkiem dobry Wygląda wynik. na to, że odbierał głosy Kamilowi Zielińskiemu, ale my się z tego powodu nie martwimy. Dla nas ważny jest wynik Agnieszki kołacz i będziemy mieć nadal senatora z okręgu, czy z Wałbrzycha, czy okręgu Wałbrzysko-Świdnickiego. W prestiżowym pojedynku liderów w okręgu Wałbrzyskim zdecydowane zwycięzca Tomasz Siemoniak, potem minister Dworczyk, Marek Dyduch ale w okręgu wrocławskim Grzegorz Schetyna przegrał z Mirosławą Stachowiak-Różewską z PiSu. Ja, ja tego jeszcze, jeszcze tego nie wiem. Jeszcze do Pani nie doszło? Nie doszło do mnie. Trudno mi jest to komentować. Ale to fakt. No, właściwie powinnam Panu redaktorowi wierzyć, ale ja lubię sama, sama to zobaczyć naocznie i, i, wtedy, i wtedy to skomentować, no, zobaczymy. No ja też nie wiem, czy wszystkie komisje już spłynęły, czy protokoły z wszystkich komisji już spłynęły do Wrocławia i czy to jest wynik ostateczny. No możemy, gdyby mówić, że a może tak, a może inaczej, poczekajmy na oficjalne wyniki i wtedy będziemy to komentować. No, Grzegorz na przegrał we Wrocławiu z pisem. No, pan tak mówi, a ja mówię oficjalne wyniki. A czy w platformie teraz potrzebne są odważne zmiany i nowe przywództwo, jak mówi, jak mówi Władysław Frasyniuk, Komentując wyniki wyborów ogólnopolskie? No, Władysław Frasyniuk komentuje jako osoba, jako zasłużony działacz, działacz opozycyjny. Bera, tak. Natomiast no, my mamy w platformie swoje, swoje, swój kalendarz wyborczy. I wybory będą w styczniu. W związku z tym no, nie widzę powodu, dla którego w tej chwili mielibyśmy przeprowadzać wybory. Chcę Państwu powiedzieć, że my, my mamy takie, taki sposób głosowania na, na przewodniczącego, że każdy członek platformy ma jeden głos, bez względu na to, czy on jest liderem, czy, czy nie. Każdy ma jeden głos i głosuje na kandydata na przewodniczącego i zobaczymy, co z tego wyniknie. A Pani uważa, że Koalicja Koalicji Obywatelskiej potrzebny jest nowy lider, czy Grzegorz Schetyna sprawdza się jednak? Ja chciałam powiedzieć, że Grzegorz Schetyna zrobił rzecz niesamowitą. My, chcę Państwu powiedzieć, albo może przypomnieć, że w, po przegranych wyborach nasze sondaże były bardzo kiepskie, bo tam sięgały 16%. I platforma była też w takiej nie najlepszej kondycji w ogóle. A Grzegorz Schetyna zjednoczył Platformę i doprowadził do tego, że ten wynik jest zdecydowanie lepszy, że w ogóle, że w ogóle mogliśmy stanąć do walki takiej jak równy z równym, z pisem. Trochę nam się nie udało, ale jednak ten wynik no jest taki, jaki jest. Czyli jest nie. nie 16%, tylko, tylko 26%, co, tylko 26 będą, a może trochę więcej. A może więcej. więcej. Nowa Dysafrasyniuk mówi właśnie o tym wyniku w ten sposób. Nie mogło być inaczej, jeśli najbardziej porywające przemówienie w kampanii wygłosiła to Karczuk. No, bardzo się cieszę z tego, że Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla. Super, naprawdę jej się należało. I bardzo się cieszę, że w jej słowach bardzo, wybrzmiały, bardzo wybrzmiało stwierdzenie: wybrzmiało. Demokracja, demokracja, nie autorytaryzm. Tak, tak, właśnie. I to jest, to jest bardzo ważne przesłanie. No, laureatka nagrody. Przesłanie nobra. ważne, ale to chyba w wyborach politycznych powinniśmy słyszeć jednak głos lidera opozycji. I lider o tym mówił. I lider o tym mówił i mówił o, o tym cały czas i mówili wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej. Ja Państwu chciałabym powiedzieć, że myśmy mieli przygotowany sześciopak. Jak Państwo sobie wyobrażą, to tak dla zobrazowania, dom. To na fundament tego domu to była właśnie demokracja i praworządność. A później szły te elementy, y, czyli seniorzy, służba zdrowia, nie, może inaczej. Seniorzy, młodzież, młodzież i wyższe płace. To był, to był budynek. Dach był służba zdrowia, bo dotyczy wszystkich grup społecznych i w kominie ekologia to był nasz i jest nasz program i ten program będziemy realizować No świetnie, ale ten rysunek najwyraźniej nie przemówił do wyborców, tak? Nie można powiedzieć, że nie przemówił, bo jednak miliony na nas zagłosowały. Więc przemówił do wyborców. Może nie tak jak byśmy chcieli ale przemówił do wyborców. Proszę tych milionów, które głosowały na koalicję obywatelską, nie traktować, że, że to jest, no powiem tak, w cudzysłowie nikt, bo to są miliony ludzi, którzy zaufali. I zagłosowali na koniec. Nie mówię, że nikt nie głosował, tylko że może to nie przemówiło do, do, do wyborców. Może nie do wszystkich. Może chcielibyśmy, żeby przemówiło do większej ilości wyborców. Pani poseł, co dalej? Koali... Zbliżają się wybory prezydenckie. Kto będzie kandydatem koalicji obywatelskiej? Kogo by Pani chciała? Może tak spytam? No może, może nie. Donald może. Tusk, może czy że taki dawało? dzisiaj jeszcze o tym nie rozmawiajmy. Na pewno. Yy... Chciałoby się, żeby to był jeden yy, kandydat całej opozycji. W związku z tym nie można mówić, czy ten, czy ten, bo to liderzy opozycji powinni siąść do stołu i się dogadać, który kandydat ma największe szanse. Myśli pani, bo że trzeba... się dogadają? No ja mam nadzieję, że się dogadają. Koalicja z Peselem i Kukizem, czy z Lewicą? A dlaczego nie? A dlaczego nie? Dlaczego? Jestem przekonana, że trochę dobrej woli znajdziemy takiego kandydata dla całej opozycji, który będzie do zaakceptowania i który ma szansę wygrać wybory. Jeszcze wrócę do Senatu. Cały czas jest niewyjaśnione, czy, czy kto wygra te wybory do Senatu, a taki był też sposób i dogadaliśmy się, żeby jeden kandydat opozycji występował był kandydatem do Senatu. I to jednak Myślę, że zaowocuje. Dziękuję bardzo. Posłanka Katarzyna Izabela Brzgłocka była dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo, Tomasz Chojnowski.